Siemano kolano, witam was w strasznym Robloxie. Jesteśmy w obbi Mami Long Legs. Spójrzcie, tutaj już widać long jej legs, a właściwie nawet long hands. Patrzcie, tam coś leży. Chodźmy sprawdzić, co tam takiego jest. Musimy tam się dostać. Patrz, tam właśnie ona jest. Mami Long Legs. Musimy się przedostać przez to obby, żeby się stąd wydostać jak najszybciej po prostu. Musimy przez to wszystko przejść. Spójrzcie, jak to wszystko creepy wygląda. Ta Mami Long Legs zaraz stamtąd wyjdzie. Dobra, miejmy nadzieję, że tędy droga nas doprowadzi do wyjścia. Jak widzicie, wszędzie jest lawa. Ej, no wszędzie są jej ręce. Wszędzie są ręce tej Mami Long Legs. No nie dam rady. Dobra, wychodzimy w taki... Ej, czekaj. To się otworzyło? A, to się otwiera, tak, dobra, dobra, to przechodzimy w takim razie przez to. Dobra, zapalam lampkę, naszą latarkę. No i co, no i idziemy, no nie ma innego wyjścia, musimy iść. Ej, co jest? Co ja oberwałem? W co ja oberwałem, że zginąłem? Nie rozumiem, tak się spłaszczyłem nagle, przez co ja zginąłem, czekajcie, op. Okej, op. Żyję. No to ja nie wiem, przez co ja zginąłem, dobra. Patrzcie, tutaj jest krew, bo ktoś tutaj się zaklinął, jakby, co nie? Coś tutaj się wydarzyło złego. Dobra, na szczęście my przeszliśmy, jesteśmy cali. O, lol, dobra. To, nie wiem, czy powinniśmy wchodzić do jej pyszka, czy nie? Ale ona ma ogromne te ręce, spójrzcie. Dobra, no chyba powinniśmy tam pójść, dobra. Ej, ale to jest Poppy Playtime, tylko wersja różowa. Nice, dobra, musimy przejść przez te kły w takim razie. Dobra, widzowie, idziemy, oglądajcie oczywiście cal... Słyszałem odgłos jedzenia. Patrz! Zjada mnie! Zjada mnie Poppy Playtime! No to po co ja tutaj wchodziłem, skoro to mnie zjada? Dobra, nie rozumiem. Okej, okay, wstałem. Jestem teraz w jej przełyku. No, nie wiem, nie chciałbym mieć takiego przełyku. Czy jej to nie podrażnia, jak ona tak jakby ma takie kły w środku? Dobra, musimy to przeskoczyć. Oglądajcie filmik cały i oczywiście pamiętajcie, jedna łapka do góry oraz jedna subskrypcja to jeden Robux kupiony w Roblox. Więc zostawiacie łapeczkę? Ja kupuję jednego Robuxa. Zostawiacie subskrypcję? Ja też kupuję jednego Robuxa. Zostawcie suba, naprawdę, bo jak nie subujesz, to jesteś noobem. No, nie no, mordeczko. Mamy już prawie milion subskrypcji, więc fajnie byłoby to dobić, co nie? Dobra, teraz przechodzimy tutaj tymi tunelami. Jejku, tutaj zaraz będzie jakiś creepy odgłos, nie? Ja to wiem, że tutaj coś zaraz wyskoczy. Dobra, co, mam tu przejść? Nie, tutaj nie. Tutaj, do not enter? Nie, to nie tu. Gdzie ja mam przejść? O, tu! Tu, o, jejku, wszędzie są łapy tych hagi-wagi. Ej, a ja nie mogę nadepnąć na te łapy, zapomniałem. Dobra, dobra, to idziemy w takim razie normalnie. Okej, okay, lampka włączona i musimy to przeskakiwać. O, i tutaj jest ręka Mami Long Legs. Dobra, you will... Co ja will? Daj, no to fajnie, pociesza mnie to. Dobra, idziemy, op, op. Udało się. Okej, okay, teraz przechodzimy przez to tutaj miejsce. Co to jest? To wygląda jak oko tego gościa. Dobra, wchodzimy. Wow, 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 okej, okay, jesteśmy gdzieś. Dobra, co teraz? Ja mam wejść do jego jakby tutaj twarzy? Czekajcie, wchodzimy, patrzcie, idziemy. Nie wiem, czy powinniśmy tutaj w sumie przechodzić. Ej, ej, przeszliśmy cały ten jakby, patrzcie. Cały ten, całą tą fabrykę, przez sam środek tutaj. Nie wiem, czy powinniśmy tutaj iść w sumie, ale pójdę, bo jestem ciekaw, co jest na samym końcu. Dobra, pamiętajcie widzowie również, że na voyageup.pl macie zdjęcie z autografem moim ręcznie podpisywanym do każdego zamówienia za darmo. Ej, patrzcie, przeszliśmy to bezproblemowo. No to fajnie, że nam się udało. Dobra, to idziemy i nawet my powinniśmy tutaj pójść. Okej, dobrze, że poszliśmy. Patrz, jaki słodki misiek. Ej, to wygląda jak trochę jak Talking Pen. Dobra, i co, teraz mamy pójść na górę? A, nie, tutaj mamy pójść, patrz. To jest otwarte, ja tego nie zauważyłem, że to jest otwarte. O, dobra. Aj, tutaj kolejne przejście. Creepy przejście. Ciekaw jestem, czy gdzieś tutaj będzie właśnie Mami Long Legs. No i właśnie mnie to zjadło, no. Dobra, powstań mordo, powstań. Życie jest piękne. Dobra, dzięki. Okej, okay. Włączamy latarkę i idziemy. I idziemy, i idziemy. I udało nam się, i udało nam się. Dobra, i co teraz? Mam tam wskoczyć na auto? Dobra, wskakuję. Okej, okay. I co jest dalej? Musimy wskoczyć do wagonika, z tego co widzę. Dobra, wagonik, jestem w wagoniku. I co, jedziemy? Nie. Ej, co to był za odgłos? To był jakiś dziwny odgłos. Nie wiem czego, co, jakby nie wiem. Jakby coś miało mnie niby wystraszyć, ale to nic nie było strasznego w sumie takiego. Dobra, musimy uważać na te pudła, które wyskakują z tych miejsc.
Dobra, nie wiem, w którym momencie one wyskakują w sumie. Dobra, biegnę. A! Akurat jak poszedłem, to one wyskoczyły, nie? No beka, beka, moje szczęście. Dobra, włączam lampę i idę na górę, bo na górze coś może być. Dobra, jesteśmy na 14 stage'u. Jakiś gość jest na 18. Wow! Gdzie ja jestem? Ej, to jest tutaj creepy trochę. Dobra, w ogóle... Kto nie może się doczekać, której w ogóle brakuje? Patrzcie, jednego klocka brakuje. Kto nie może się doczekać nowego Huggy Wuggy? W sensie Poppy Playtime właśnie, nowej części. Bo ja bym se chętnie w taką nową część zagrał. I przy okazji w ogóle zagrałbym sobie w jakąś nową grę horrorową. No po prostu ostatnio mi się fajnie grało w te horrory. Lubię się straszyć, nie? Lubię być przestraszony, więc chętnie bym sobie zagrał. Tylko, że nie wiem w co, dlatego jeżeli macie jakiś pomysł, jakieś gry... Ej, przeskoczyliśmy to, okej. Jeżeli macie jakiś pomysł, jakiejś gry właśnie horrorowej, to zapodajcie na dole w komentarzach, to może przejdę. Dobra, ej! A, no i spadła ta! Bezczelna, bezczelna! Ktoś źle to przymocował, jak ja tylko znajdę tego gościa, który tam był odpowiedzialny za przymocowanie tego, to będzie po nim. Dobra, widzowie. Jesteśmy na kolejnym stage'u. Teraz musimy przeskakiwać tutaj na te trzy miejsca, bo musimy uważać na zielonego gluta, tak zwanego paliona. O, dobra, co dalej? Ej, jest jakiś dziwny odgłos. Czekaj, on nie wie chyba gdzie dalej pójść ten ziomek, widzicie? Stoi tutaj w miejscu. Dobra, czekajcie, tutaj jest X napisane. Train arriving momentary. Ej, nie ma żadnego traina. Patrzcie, skakujemy do tego. Nic się ze mną... A, już się ze mną coś dzieje. Czekaj, gdzie jest ten train? Miał tutaj gdzieś być pociąg. O! Przyjechał pociąg! Dobra, w takim razie wchodzimy do pociągu. Na górę! A! A! Wpadłem do tego! Do wody! Nie no, muszę się dostać na górę, nie ma innej opcji nawet. Dobra, na to wskoczę, okej, okej. I teraz, op! Yes! Udało mi się! Jesteśmy na pociągu i teraz możemy jechać pociągiem! Ciu-ciu! Ale wolny ten pociąg, tak... Oj, faktycznie zrobił ciuciu. Wolny jest ten pociąg. Ale zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi. Może do jakiegoś tajemnego miejsca. Może gdzieś, gdzie nie powinniśmy się w ogóle znaleźć. Kto wie, widzowie, kto wie. Dobra, idziemy. W ogóle ostatnio mam pomysł na nowe tło. W sensie to tło zostanie oczywiście. Ale na lepsze zrobienie tego tła. Zobaczycie może na dniach jakoś, jak to ogarnę. Dobra, ale my idziemy teraz z pociągiem coraz szybciej. Patrz, pociąg się rozpędził, jest już naprawdę bardzo szybki. Tylko pytanie, czy ktoś jest za mną? Nie, ale widzę co chwilę jakaś ręka. Mami long legs. Mami long legs! Zaraz mi walnie tą ręką w paszczę, no i będę miał problem, żeby ona mnie tylko tutaj naprawdę nie dopadła. Ej! Wow, jak ten pociąg szybko wjechał. Ej! No i mami long legs mnie właśnie tutaj próbuje dopaść. Dobra, ewakuacja od niej. Ewakuacja od niej. Gdzie ja mam teraz pójść? Win, dobra, tutaj powinienem pójść. Dobra. One, bro. Jakoś osiągnięcie dostałem. Run. Ej, nie, 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 no to run to run. To uciekamy w takim razie. Run to run. Tutaj mamy iść. Czekajcie, musimy przejść to naokoło prawdopodobnie. Dobra, przechodzimy tą rękę naokoło. Włączam latarkę, dobra. Nie no, czemu my mamy tam pójść? Do jej ręki, ja nie chcę tam pójść, widzowie. Ja nie chcę tam pójść. Ja tutaj zostaję, ja się boję, no ja się cykam. Dobra, ale przechodzimy, patrz. Całą jej rękę tutaj przechodzimy, teraz muszę pewnie to przeskoczyć. Ej, co jest? Co jest? Co jest grane? Ej, ja myślę, że ja nie mogę dotykać jej ręki. Ale skam. Dobra, to co ja mam zrobić w sumie? No, ja mam tam przejść, dobra. No to ja tam przechodzę w takim razie. Dobra, elo, przechodzę, ja myślałem, że nie mogę dotykać ręki, co to jest? Play again. O co chodzi? Dobra, stanąłem na tym krzyżyku. Co teraz? Play again? Co? Mam tam wejść jakoś? Gdzie mam pójść teraz? Nie ma żadnego znaku. Halo? Na górze może gdzieś? Na pewno gdzieś to jest wyjście, no musimy uciec od tego Poppy Playtime, no. Poppy Scary Playtime. Może tu. Może powinniśmy pójść gdzieś za nią, patrzcie. Tutaj coś jest. A może na nią powinniśmy w ogóle wejść? Da się wejść na tą Poppy Playtime? Nie, nie da się na nią. No a raczej na Mommy Longlegs. Patrzcie, każe nam play again, każe nam wejść na to. Może ja to powinienem kliknąć? A! Co jest grane? Halo? Halo? Halo, is anybody? O, ej, patrz, mogę klikać, co? To... Słyszycie? Dobra, wychodzę stąd. Ej, no czemu? Jesteśmy na samym początku? Serio? I to jest koniec gry? No okej, dobra, widzę. W takim razie to byłoby koniec na tyle z naszego Poppy Playtime Mami Longlegs. Oby bardzo krótkie, ale zwięzłe i na temat, że tak powiem. Ej, a co jest grane? Wcześniej to się nie ruszało tutaj, widzicie?
Wcześniej to się nie ruszało, wcześniej, tak mam wrażenie, patrzcie, nagle ta lawa się rusza. Dobra, w takim razie, no i teraz jakoś gorzej mi idzie. Dzięki bardzo za oglądanie, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że na wojanshop.pl niedługo takie nowe czapeczki będą dostępne. Więc szykujcie się, bo będzie się działo. Wiem, że wam się bardzo podobają te czapeczki, więc ja się zastanawiam, jak długo one zostaną, w sensie dopóki się nie wyprzedadzą. Ciekaw jestem, mam nadzieję, że jak najdłużej, kibicuję temu, bo jeżeli jak będą mega krótko, to mało osób je kupi. W sensie, nie starczy dla wszystkich wtedy, a mam nadzieję, że starczy dla wszystkich. Więc zapraszam, wojanshop.pl, już niedługo nowe czapki. Oraz pamiętajcie, że jest już nowe zdjęcie z autografem. Patrzcie, nowe zdjęcie z autografem jest dostępne. Jest dorzucane do każdego zamówienia za darmo. Mój ręcznie podpisany autograf na zdjęciu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Eluwa widzowie, cześć, pół!